Dzień dobry. Witajcie dziewczyny. Zapraszam Was na dzisiejsze malowanko, choć na to jeszcze nie wygląda, ale zaraz Wam pokażę, co my dzisiaj zrobimy. Dzisiaj byłam na bieganiu. No i trochę dłużej mi się zeszło o poranku. Dlatego jeszcze taka niegotowa, ale makijaż sobie zrobimy. Skoro jesteśmy umówione na 9 na malowanko, to zrobimy sobie o 9, a przy okazji Wam opowiem o produktach, które bardzo często nakładam wcześniej, żeby właśnie makijaż się trzymał, nie spływał i żeby skóra była przede wszystkim zdrowa, bo to powinien być nasz fokus każdej z nas, żebyśmy miały zdrową skórę, żebyśmy miały dobrane tak produkty do pielęgnacji, że one wspierają i sprawiają, że skóra jest dobrze nawilżona, dobrze odżywiona. Wczoraj prowadziłam konsultację i właśnie rozmawiałam z panią o tym, że jej skóra jest szara, że nie ma blasku, że ją piecze, jak sobie cokolwiek nakłada i że trochę się poddała z takim poczuciem, że już nic nie pomoże. To nieprawda, właśnie dziewczyny, dlatego warto mieć swoją konsultantkę, swojego opiekuna, który cię będzie prowadził, który ci wytłumaczy, dlaczego z czasem skóra piecze. No bo jeżeli myjesz twarz tylko wodą, to sama woda nie myje, woda spłukuje. Woda nie myje, woda spłukuje i tu świetnym przykładem jest na przykład dziewczyny tłusta patelnia, która kiedy oblejesz ją wodą, to ta tłusta powłoka i tak zostaje. Musisz dodać coś, co będzie myło tą patelnię. I tak samo jest dziewczyny z naszą twarzą. Kiedy budzimy się o poranku, to nasza skóra jest właśnie pełna, na niej jest mnóstwo zanieczyszczeń, bakterii, zarazków. Nasza skóra w nocy mocno, mocno pracuje. Nasz organizm oczyszcza się z toksyn w nocy i to wszystko mamy na twarzy. I jak opuczamy to tylko wodą, to tak naprawdę woda nam tylko wysuszy skórę. A wiemy, że dobrze nawilżona skóra to skóra, na której nie widać zmarszczek, gdzie pięknie trzyma się makijaż, gdzie nie mamy sebum, skóra nie wyrzuca tego sebum w dużych ilościach, więc dla mnie nawilżanie to jest klucz, dlatego bardzo często rano właśnie wyglądam tak, czyli płatki pod oczy, dzisiaj jeszcze dziewczyny płatki pod oczy miałam w lodówce, więc takie cudowne ukojenie, takich wiecie, o poranku zmęczone, jeszcze nieotworzone oczy, kiedy nakładasz taki zimny kompres właśnie z naszego różowego złota, gdzie się tutaj mam, albo i nie mam, gdzie ja włożyłam moje różowe złoto, o mam, płatki. Dziewczyny, nadużywam w dużych ilościach i uwielbiam. Cześć Jadziu. Łyczek kolagenu i co, zaczynamy to zmywać? Choć mogłabym z tym pochodzić kilka godzin, ale dzisiaj zrobiłam taką wersję przedmakijażową. Na płatki też bym mogła ponosić jeszcze dłużej, więc szkoda mi ich wyrzucać, ponieważ one są zanurzone w takim żelu, w którym jest po prostu mnóstwo witamin. Tam jest cały warzywniak, tyle Wam powiem. Tam w składzie jest cały warzywniak, nawet wyciągi z kapusty, także to jest niewiarygodne. I to, co kocham w tych płatkach, to dziewczyny, to, że one oprócz tego, że fantastycznie koją tą okolicę oka i zatrzymują proces starzenia. Ja jestem osobą, która bardzo ma mimiczną twarz i kiedy ona jest odwodniona, kiedy jest sucha, bardzo wychodzą mi zmarszczki mimiczne, więc żeby one się tam nie zadomowiły, ja kilka razy w tygodniu używam płatków hydrożelowych pod oczy i uwielbiam. I na twarzy mam maskę żelową, hialuronową. Mam też teraz coś, dziewczyny, dla Was dzisiaj, to znaczy dla moich klientek. Więc jeżeli nie masz swojej konsultantki kosmetycznej, może oglądasz mnie tutaj z krzaków, jak my to często nazywamy, i się nigdy nie odzywasz, i sobie myślisz, że chciałabym, i płatki są na Twojej liście do wprowadzenia, to jest dobry czas, żeby się do mnie odezwać, bo dzisiaj mam coś ekstra dla moich klientek. Także piszcie koniecznie do mnie na priv i dowiedzcie się, co zgarniacie teraz przy zakupie płatków. Daktyla pyta, matko, znowu nie pamiętam imienia. Dziewczyny, macie niki, to ja. To mi jest trudno wszystkie zapamiętać. To jest ulka. Ulka. Ajka. Ajka się pisze.
Kasia, która robi przepiękne opaski i poza tym jest fenomenalną babką, bo pięknie szkoli z biznesu. Kocham tą kobietę. Polecam. Polecam jej profil, polecam opaski. Ja też się zakochałam w jej opaskach, no i mam ich kilka. Mam ich kilka i wiem, że na tym się nie zakończy. Dobra, zmywam, dziewczyny, maskę żelową. To jest kolejny must have dla mojej suchej skóry, dla skóry dojrzałej, dla skóry dziewczyny, często w menopauzie. To są genialne. Mówię o menopauzie, ponieważ jest tu dużo babek dojrzałych, więc no, ludzka rzecz, kochane. A wtedy jest bardzo ważna pielęgnacja. Ultra ważna, bo kiedy hormony zaczynają inaczej pracować, to dziewczyny często też słyszę od moich klientek: Jezu, Ola, nic się nie działo, było dobrze i nagle skóra mi poleciała. I żeby było dobrze, żeby dziewczyny nie dopadły nas te zmiany hormonalne, to pamiętajcie, że żeby nie czekać, tylko mieć taką właśnie dobrze dobrany system pielęgnacji, on ci zrobi niewiarygodną robotę. Kurczę, czekajcie, nie wzięłam kremu. Przecież teraz jak zmyłam, dobra, ale mam próbki, to użyję dzisiaj próbek. Widzicie, jak to, tak. Nie wzięłam kremu, bo zawsze po masce, a przed nałożeniem makijażu, trzeba nałożyć pielęgnację. I ja akurat mam przy sobie próbki Ripera, fenomenalnego zestawu, więc go od razu użyję. Nie chcę Was tu zostawiać, więc dobra, używamy z próbek. A co tam? A co tam, o co tam? No to jeszcze w mojej codziennej pielęgnacji jest zawsze płyn hialuronowy, no ale dzisiaj już go ominę i od razu nakładam krem z filtrem 30. I nie zapominam też o szyi. Pamiętajcie, dziewczyny, o szyję dbamy tak samo jak o twarz, więc też ją smarujemy, masujemy, nakładamy maski, bo po niej widać bardzo szybko właśnie utratę wody, zmarszczki się pojawiają, jak nie dbamy o nią. No i tak przygotowana skóra, na tak przygotowaną skórę mogę nakładać makijaż i wiem, że on się będzie trzymał fenomenalnie. Kochane, jak u Was? Czy u Was też dzisiaj szaro za oknem i nie ma słoneczka? I ciekawa jestem, jakie macie podejście, czy macie trochę odpocznę od upału, czy macie szkodę, że nie ma słońca? Łyk kolagenu. No i dobra. I kochane, zabieramy się za makijaż, chociaż dzisiaj zrobimy malowanko bardzo delikatne. I mam też powód, dla których zrobię to malowanko bardzo delikatne, bo chcę Wam coś pokazać. Zacznę od CC, chociaż może zacznę od bazy, żeby Wam przypomnieć, że jest taki fenomenalny produkt, który codziennie warto nakładać przed makijażem, bo pięknie pochłania sebum, zawiera krzemionkę i sprawia, że makijaż się dłużej trzyma. Natomiast też jeżeli nie macie dobrze wypielęgnowanej skóry, jeżeli jeszcze nie macie takiego schematu, to on Wam zrobi też taką gładkość na skórze i makijaż świetnie będzie wyglądał. Szaro, ale przynajmniej chłodno, wręcz rzeźko. Jadzia pisze, ja byłam, dziewczyny, w lesie i też mi się wydawało, że jest rzeźko. I powiem Wam, że po 5 kilometrach stwierdziłam, okej, to tak nie do końca rzeźko, po prostu lało się ze mnie. CC, fenomenalny produkt wyrównujący koloryt skóry, uwielbiam, kocham. Można go nakładać paluszkami, można go nakładać palcami i niektóre z Was tak robią, ale ja, dziewczyny, osobiście nie lubię brudzić rąk przy makijażu, ale zobaczcie, co się dzieje. To jest efekt dla mnie Photoshopa. CC to jest fenomenalny efekt Photoshopa. Zobaczcie, jak kilka ruchów i nałożenie naprawdę cieniutką warstwę CC wyrównuje przepięknie koloryt skóry i robi efekt wow, wow, wow. I ja bardzo często, panie mówią, ja się nie maluję, mówię, spróbuj CC. To nie jest makijaż, to jest ostatni etap pielęgnacji, to jest zabezpieczenie skóry.
Dodatkowo ma filtr 15, dodatkowo ma niacynamid, więc wyrównuje koloryt skóry. No to jest mistrzowski produkt. Czy wy się, dziewczyny, ze mną zgodzicie? Która kocha CC? Dołożę korektor pod oczy i niewidzialny makijaż gotowy. I taki niewidzialny makijaż powinna mieć każda, nawet ta, która mówi, ja się nie maluję. Bo to, dziewczyny, jest plus 100. Plus 100 do takiego dobrego samopoczucia. No, kocham ten efekt. Kocham ten efekt i to połączenie. Korektor, CC, puder. I ja naprawdę nie potrzebuję więcej, ale to, tak, to musi być. To musi być, bo popatrzcie, jak się zmienia twarz. Czy wy się ze mną zgodzicie, że to jest efekt Photoshopa? Czy widzicie tą różnicę na mojej twarzy? Kiedy nakładam te dwa produkty? Czy to pokazuje kamera, czy tylko ja to widzę w swoim odbiciu? Pięknie. Wszystkie żyłki, które są na oku, znikają, bo korektor pod oczy ma specjalny taki brzoskwiniowy odcień i on sprawia, że tego nie widać. I dziewczyny, no mistrzostwo. Naturalny, leciutki makijaż, po prostu super. Do tego sobie dołożę dzisiaj. Dzisiaj chcę Wam pokazać też, jak robię paletki, więc opakowanie jest na magnes i ja do tej palety dzisiaj sobie przygotowałam, ponieważ już mi się kończy, przygotowałam sobie bronzer, a nawet nie bronzer, chciałam rozświetlacz włożyć, czy go gdzieś tutaj dałam? Nie dałam rozświetlacza. To sobie włożę tutaj bronzer i, dziewczyny, róż, bo róż ma drobinki złota i on fajnie mi tu będzie pracował. I już Wam pokażę mój dzisiejszy makijaż. Dołożę sobie odrobinkę różu. On ma drobinki złota, więc fajnie będzie pracował na skórze. I te drobinki, ten róż nakładam dzisiaj na... nieprzypudrowaną twarz, bo on ma wtedy taką większą intensywność. I teraz zmieniam pędzelek i nakładam sobie puder, ale puder w kamieniu. I zmatuję sobie strefę T. Cześć, Madziu. Od 1 do 10, jak Wam się podoba ta wersja? I której to jest wersja, na tym kończę. Czy musi być oko? Jak jest u Was, dziewczyny? Koniecznie napiszcie. Uwielbiam też ten puder. On pięknie matuje. Jest taki delikatny, naturalny. Ja go lubię też mieć w torebce na poprawki, ale robi piękną robotę. Dołożę sobie odrobinkę bronzera, ale naprawdę odrobinkę. Jadzia, dziesiąteczka. Dzięki, Jadziu. No i teraz wyczeszę sobie brwi naszym genialnym tuszem, nawet nie tuszem, przepraszam, żelem, tak, naszą nowością, żelem, który pięknie robi efekt laminacji. Zobaczcie, jaki fajny efekt. I tu kolejne to, co ja kocham, bo ja już takie żele próbowałam sobie na moich brwiach, ale wiecie, zostawał mi ten żel i on tak często wyglądał nieładnie na brwiach, a tutaj on nie zostaje i robi piękny efekt. U mnie zdecydowanie jeszcze tusz do rzęs. Tak, tusz zrobimy, zdecydowanie. Zgadzam się, Violeta, z Tobą zdecydowanie tak. Tusz do rzęs musi być. Czyli oko nie, tylko tusz do rzęs. No i szminka. Dla mnie też tusz i szminka. Natomiast nie skończę, dziewczyny, na tym.
zrobię minimalistyczny makijaż, ale nie skończę na tym. Ja rozkochałam się w naszych nowościach i w naszych... już Wam pokazuję, w czym się rozkochałam. W tych cieniach, takich bardzo naturalnych. I właśnie sobie nałożę ten cień, ten jasny, taki beż. Zrobię szybki makijaż i już Wam, dziewczyny, opowiem, bo chciałam Wam jeszcze opowiedzieć o wyzwaniu książkowym. Nawet nie tyle o wyzwaniu książkowym, co o książkach, które Wam polecam, choć nie wiem, czy dzisiaj zdążymy, ale zaraz zobaczymy. Nałożyłam sobie, popatrzcie, taki fajny, jasny cień. Nie trzeba mieć umiejętności, żeby go nałożyć. Kocham go, zwłaszcza przy opadających powiekach, bo kiedy tą powiekę zrobimy trochę jaśniejszą, to ona jest widoczna i bardzo fajnie się sprawdza przy opadającej powiece, więc ja go nakładam na całą powiekę. I teraz ten sam, dziewczyny, bronzer, który nałożyłam, nałożę sobie w załamaniu powieki i uniosę tą moją opadającą powiekę. Bardzo lubię taki minimalistyczny makijaż, używanie tych produktów, które używam do konturowania, bo ta odrobina bronzera robi niezwykłą magię. Ja często wyjeżdżam na weekendy, więc lubię wtedy mieć taką minimalistyczną kosmetyczkę i to jest mój zawsze tip na takie właśnie szybkie malowanko. Do tego dorzucam sobie brązową kredkę i makijaż zrobiony. Brązowa kredka to też jest mój must have. Musi być zawsze w kosmetyczce. W ogóle kredki to jest coś, co uwielbiam, ponieważ ekspresowo mogę zrobić makijaż i to... Każdy makijaż mogę zrobić i na co dzień, i na wielkie wyjście. Kredki też robią są świetną bazą pod makijaż. Nasze kredki są wodoodporne, więc się niewiarygodnie trzymają. Teraz pędzelek, weźmiemy sobie ścięty pędzelek. I moja ulubiona wersja makijażu gotowa. I dzisiaj chcę Wam pokazać szminki. I przygotowałam 4 szmineczki. I zrobię Wam dzisiaj przegląd szminek. Szminek, które są niewiarygodne. Szminek, które ja kocham za trwałość. To są szminki z taką formułą niezwykle trwałą. Możesz jeść, pić, całować się. A one będą na Twoich ustach i to jest super. Ostatnio robię cały czas taki makijaż, Madzia pisze. Tusz do rzęs, tak jak pisała Wiola, musi być i to tusz, który zrobi efekt długaśnych rzęs. Lubię przy opadającej powiece zadbanie o rzęsy, żeby one były długie, ma znaczenie. Ma ogromne znaczenie. Także dziewczyny, po pierwsze fajny tusz, po drugie nie zapominajcie pić kolagenu, bo kolagen też pięknie wpływa na to, jak rosną rzęsy. I mówię o tym dlatego, że ja pierwsze, jak się często pytacie, kiedy będzie efekt, kiedy będę widzieć. My jesteśmy strasznie niecierpliwe i chciałobyśmy tu i od razu. Natomiast dziewczyny, no nad tym trzeba trochę popracować. Kolagen nie działa od razu. Takie pierwsze efekty są po 3-4 miesiącach picia codziennie. Choć ja, dziewczyny, po miesiącu zobaczyłam efekty. Ja zobaczyłam właśnie efekty picia kolagenu na rzęsach. I bardzo szybko zobaczyłam, że moje rzęsy są dużo dłuższe. I zobaczcie, jak pięknie wyglądają. Naturalnie, ale tusz sprawia, że to oko jest bardziej otwarte. No dobra, to co? Łyczek kolagenu i robimy usta. Powiększamy usta, dziewczyny. Nie ma to, jak przygotować sobie... Tak, tu mam dwie, ale jeszcze miałam czerwoną gdzieś. O, tu mam dwa. Ponieważ, dziewczyny, te szminki właśnie z tej takiej bardzo trwałej edycji
to są szminki z edycji limitowanej. I jeszcze mam kilka z naszej edycji limitowanej innych kolorów i chcę Wam dzisiaj pokazać, spośród czego możecie wybierać. I bardzo polecam i bardzo rekomenduję, bo się fenomenalnie trzymają. Słuchajcie, ja mam, moje szminki są oklejone. Oklejone, bo często, kiedy spotykamy się na warsztatach, żeby się nie pogubiły, nie pomieszały. I na jednej z naklejek mam piękne przesłanie. Myślę, że taką naklejkę powinna mieć każda kobieta na swoich szminkach. Kocham siebie zawsze. Kocham siebie zawsze. No to od której zaczynamy? Te bardziej nudziaki, czy zaczynamy od czerwieni? Od prawej, czy od lewej? Dziewczyny, od którego zaczynamy? Od czerwieni, czy od nudziaka? Ciekawa jestem, co napiszecie. Czekam. U mnie zawsze te przychodzi trochę później. No dobra, nie widzę, żebyście pisały. No to ja zaczynam od nudziaka. Zaczynam od nudziaka. To jest taki kolor. Zobaczcie. Taki nudziakowy kolor. Nie będę, dziewczyny, malować konturówką, żebyście zobaczyły, jak fantastycznie są wyprofilowane te pędzelki. I dzięki temu można sobie pięknie zrobić obrys. Piękny, naturalny, nudziakowy kolor, bardzo delikatny. Wiele kobiet lubi takie bardzo delikatne usta, więc mamy to. Mamy pierwszy kolor. Jedyneczka. Bardzo jestem ciekawa, który kolor Wam się będzie najbardziej podobał. Dobra, ściągamy. I nakładamy numer 2. Kogo jest ten? Od czerwieni wiele pisze. No już zaczęłyśmy od jasnego, więc idziemy od jasnych. Więc pierwszy był ten. Taki piękny nudziaczek. Mamy. Weźmy teraz troszeczkę inny kolor. Taki też nudziakowy, ale bardziej, zobaczcie, w taki róż. On inaczej wygląda na dłoni, a na ustach trochę inaczej. Już Wam pokażę. Dla mnie to jest taki nudziakowy róż. Choć bardziej róż niż nudziak, ale bardzo delikatny. O, pięknie mi się spasował do mojej dzisiejszej opaski. Więc drugi kolor to jest ten. Dobra. Mamy na ten moment, który jest Wasz, jedynka czy dwójka? Zostawcie jedynka czy dwójka, który kolor przemawia do Was, a ja lecę z trzecim kolorem. I trzeci kolor, to jest ten nudziakowy taki, o widzicie, taki, który ja nazywam wpadający w róż. Dwójka. Mhm. Czyli ten, Kasia pisze o tym, dobra. Madzia pisze o tym. No to ciekawa jestem, co powiecie o tym, który teraz nałożę. Czyli dziewczyny, jak mówicie dwójka, to rozumiem, że lubicie, żeby było trochę koloru na ustach. Tak, ja też lubię, żeby jednak szminka była widoczna. Wiola pisze, że jedynka, ok. Mamy to. Tu mamy trójeczkę. I idziemy w czwóreczkę. No, a tutaj będzie na bogato, słuchajcie, czerwień.
więc to będzie się działo. Nakładacie, dziewczyny, czerwone szminki? Napiszcie, czy lubicie. Dwójka. Dwójka tutaj widzę rządzi. No dobra, dołóżmy trójeczkę. Dołóżmy czwarty. Zobaczcie, jak pięknie można sobie domalować właśnie dzięki tej końcóweczce obrys usta. Czerwień wymaga najwięcej precyzji. No i czerwień to jednak lubię malować z konturówką, bo ona nie pozwala mi szmince się jakby rozejść. Patrzę, czy mam... Nie. No przydałoby się tutaj małe poprawki, ale tu mamy czerwień. Więc dziewczyny, cztery szminki. Chyba bym ściągnęła moją różową opaskę i zobaczcie, jak przepięknie czerwień podbija zęby. Uwielbiam czerwień do bieli. Ja dziewczyny, lubię taki makijaż. Lubię takie delikatne makijaże, ale kiedy dokładamy czerwień, bo zgodzicie się, że ona zmienia. Ona robi to coś z nami, więc kocham, kocham te kolory. Czwarta pozamiatała, no prawda? Inna kobieta. I często kobiety boją się czerwieni, a ona naprawdę nas niewiarygodnie zmienia. Robi z nas to coś. Często na naszych spotkaniach właśnie ja bardzo przekonuję panie do czerwieni, bo one mówią, że nigdy nie nakładały czerwieni, że nie. Ja mówię, no to właśnie dlatego, że nie nakładałaś nigdy czerwieni, nałóż dzisiaj czerwień. Myślę, że każda kobieta powinna mieć czerwień w swojej kosmetyczce. Ja mam też takie poczucie, że my dojrzewamy. Kiedy budzi się w nas taka kobiecość, to dojrzewamy do tej czerwieni, więc pięknie. Dziewczyny, cztery szminki, możecie wybierać, każda znajdzie coś dla siebie. I to są szminki właśnie z tą fantastyczną formułą. Szminki, które się niewiarygodnie trzymają. Bardzo, bardzo Wam je polecam. Prosty makijaż, szmineczka do tego i macie piękny, piękny zestaw. No dobra, to tyle, jeżeli chodzi o makijaż. Ja jestem gotowa. Idę wysuszyć włosy i mogę zaczynać dzień. Natomiast, ponieważ mamy wyzwanie, czytanie, wyzwanie książkowe, to wzięłam dzisiaj kilka książek, bo na story zawsze jest trudniej Wam opowiedzieć o książkach. Przygotowałam książki, które w ostatnim roku czytałam i bardzo gdzieś tam ze mną zarezonowały. I to są wszystko, dziewczyny, książki rozwojowe. Mówię o książkach rozwojowych, które układają nasze myślenie, czasem zmieniają nasze myślenie. Czerwieni dektyle pisze, no. Też mi się bardzo, bardzo się podobam sobie w tej wersji. I tak, powiem Wam, książka, która odmieniła moje życie, to jest Fenomen Poranka. Fenomen Poranka odmienił moje życie, bo to z tą książką zaczęłam swoje poranki mocy, zaczęłam rano wstawać i rano mieć takie dwie godziny czasu dla siebie. I kilka razy podchodziłam do tego Fenomenu Poranka. Tą książkę przeczytałam dwa razy. Ciągle jest ze mną, bo ja lubię do książek, dziewczyny, wracać, bo tak to jest z naszą głową, że nasza głowa przyjmie coś i bardzo szybko z niej to ucieka. I to jest coś, co ja kocham w naszym świecie marykajowym, bo my szkolenia mamy codziennie. Bo my szkolenia mamy codziennie i pozwala Ci to być cały czas w takim myśleniu. To jest zwłaszcza trudne na początku, kiedy Twoje myślenie nie jest poukładane, kiedy nie masz, kiedy jeszcze bardzo często Twoja głowa podsuwa Ci niedobre myślenie. Niedobre myślenie o sobie, niedobre myślenie o świecie, o tym, że ja się do niczego nie nadaję, że mi się nic nie uda, bogaci tak, ale to inni, biznes tak, ale to inni, wszystkim wszystko się udaje, ale nie mi zawsze. Bardzo często mamy takie myślenie, dlatego kocham do książek wracać, żeby
nie pozwolić głowie wracać na złe myślenie. I książka Fenomen Poranka jest ze mną w wersji papierowej i jest ze mną w wersji online'owej. Ja bardzo dużo słucham audiobooków. Mam taką aplikację Audioteka, tam kupuję książki i u mnie w domu nie leci radio, u mnie w domu nie leci telewizja, u mnie w domu albo leci bardzo delikatna muzyka, albo słucham cały czas książek. I cieszę się też, bo te książki też układają głowę mojemu synowi, który w tym po prostu wzrasta, tak? W tym słuchaniu non-stop książek. Madzia pisze, mam tą książkę i często do niej wracam. Bardzo, bardzo, bardzo polecam. Układa myślenie i trochę inspiruje do tego, żeby zmienić swoje poranki. Ze mną ta książka jest od 2 lat. Rok temu zaczęłam wstawać i tak od roku wstaję codziennie koło 5.30, 6.00, czasem 6.30, ale generalnie to są tak, żeby do 8.00, ja o 8.00 zaczynam się zbierać do mojej pracy, no do 8.00 mam taki czas dla siebie. Druga książka, to jest książka, którą przeczytałam w tym roku. Moje książki są oczywiście, dziewczyny, pokreślone. Ja pracuję mocno z książkami i zawsze są pokreślone. To jest książka Jak wreszcie zarabiać więcej. I wiecie co, ta książka to jest książka, która zmienia myślenie o tym, jakim być pracownikiem, jakim być przedsiębiorcą. Tutaj jest takie stwierdzenie, które ze mną zostanie do końca życia, czy jesteś kaczką, czy orłem. I nie powiem Wam więcej, ale często jak robię różne rzeczy, to sobie zadaję to pytanie, jesteś kaczką, czy orłem? Jesteś kaczką, czy orłem? I jeżeli myślisz o tym, żeby zarabiać więcej, żeby patrzeć inaczej na finanse, bo myślę, że my kobiety też bardzo mało uczymy się o finansach i taką książkę i moja historia z taką świadomymi finansami zaczęła się od Millionaire Mind kilka dobrych lat temu, nie wiem, czy to już nie było kilkanaście lat temu. Potem wjechała mocno Kamila Rowińska, o której zrobiłam całego mastera i zrobiłam wszystkie szkolenie i Kobieta Niezależna. I taka mądrość finansowa, bardzo, bardzo się w tym edukuję i się uczę. I też to jest, dziewczyny, kolejna rzecz, którą bardzo warto mieć. Nie tylko, że raz przeczytasz, ale żeby do tego wracać, bo bardzo szybko wracamy do złych nawyków, wydawania za dużo pieniędzy, myślenia, ja nawet nie myślę o oszczędzaniu, dziewczyny, tylko o odkładaniu, myślenia o przyszłości, bardzo często nie myślimy o przyszłości, a mi zależy na tym, żeby żyć pięknie teraz, ale też odkładać na marzenia. Nigdy nie odkładam na czarną godzinę, ale zawsze odkładam na różową godzinę. I ta zmiana myślenia, ułożenie głowy ma ogromne znaczenie i to mi pomogło zrobić książki. Ja kocham książki rozwojowe i powiem Wam, że mam takie fazy, że bardzo dużo czytam. Teraz tak miałam, no teraz jestem totalnie od roku, że mocno, mocno znowu weszłam w rozwój osobisty i bardzo dużo czytam, ale na przykład jak pojechałam na wakacje, wzięłam ze sobą książki rozwojowe i moja głowa powiedziała, nie, stop, nie, nie czytamy. Poszłam do Biedronki, kupiłam po prostu zwykłe, fajne książki, takie fabularne to się nazywa i odcięłam moją głowę. I tak też tak mam, a potem wróciłam i znowu wróciłam do moich książek. Kolejna bardzo ważna dla mnie książka, też z ostatniego roku, to książka Zacznij od dlaczego. Zacznij od dlaczego. Dlaczego pewne rzeczy robisz? Dlaczego chcesz je robić? Czy to jest Twoja historia, czy historia, którą dał Ci świat? I to jest książka, która świetna jest dla przedsiębiorczyń, dla dziewczyn, które chcą robić coś więcej, ale na każdym etapie życia to pytanie, dlaczego coś robisz? Czy świat Ci to powiedział, że to jest ważne, czy to jest dla Ciebie ważne? To dlaczego? Dlaczego się odchudzasz? Dlaczego biegasz? Dlaczego zdrowo się odżywiasz? Dlaczego się malujesz? Dlaczego piję kolagen? Wiecie, to wszystko, dziewczyny, się zaczyna od dlaczego. Dlaczego robię to codziennie? Dlatego, że moje dlaczego jest bardzo mocne. I my nie dowozimy pewnych rzeczy w naszym życiu, na przykład oszczędzania, na przykład nowego biznesu, na przykład szczęścia, mimo że podejmujemy decyzję, że chcę być taką mamą, chcę być taką kobietą i tak dalej, postanawiamy, a potem
coś nam odbiera energię, to kiedy sformułujesz swoje dlaczego, będziesz po prostu w tym wytrwała. I to jest najważniejsze. Zacznij od dlaczego. Kiedy masz mocne dlaczego, życie się dzieje, twoje marzenia się spełniają, bo ty wiesz, dlaczego to robisz. Nie dla ludzi, ale dla siebie. Więc bardzo mądra, bardzo zmieniająca myślenie książka. Polecam. A tu jest taka książka, która, powiem wam, do której podchodziłam dwa razy. Zaczęłam ją czytać i mnie nie przekonała. To jest książka o energii, to jest książka o takiej duchowości. I powiem wam, że zaczęłam ją czytać i ją odłożyłam, a po jakimś czasie do niej wróciłam i pochłonęłam tą książkę. Bardzo ze mną zarezonowała. Moc przyciągania, zamanifestuj wymarzone życie. I to też, dziewczyny, pokazuje, że książki też do nas przychodzą. My jesteśmy na różnej fazie myślenia i książki do nas przychodzą. Więc to są takie moje polecajki. Może którąś wybierzecie i zaczniecie przez wakacje ją czytać. Mamy jeszcze cały miesiąc. To, czym naładujesz swoją głowę, będzie procentowało w przyszłości. Więc to są moje polecajki na dziś. Kochane, zmykam, makijaż zrobiony. Pamiętajcie o pielęgnacji, o różowym złodzie. Dzisiaj mam coś dla ciebie ekstra, więc warto do mnie napisać, jeżeli na twojej liście zakupów były płatki hydrożelowe i już chwilę myślałaś o tym, że chciałabym sobie te płatki sprawić, to chcę ci powiedzieć, że dzisiaj dla moich klientek mam coś ekstra. Napisz, możesz zostawić tutaj komentarz płatki, a ja wiadomości prywatnej ci wyślę. I to jest dla osób, które nie mają konsultantki kosmetycznej, to wtedy zapraszam pod moje skrzydła. Dziewczyny, dzięki, widzimy się jutro o 9:00. Dobrego, cudownego dnia wam życzę, takiego dnia z momentami dla siebie, ze skupieniem się dla siebie, z czasem dla siebie. Pa, pa.